Witam, moim gościem dzisiaj jest, proszę poprawić, jeśli w CV jakieś błędy zrobiłem, wykładowca SGH, członek zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej, Rady, rady. tak, były dyrektor, przedstawiciel Polski w Banku Światowym. Tak jest. Z tytułu sentymentów i nie tylko, właśnie wrócił pan z Waszyngtonu i odwiedził pan swoją byłą firmę, w której dziś Polskę reprezentuje pan Jacek Kurski. Tak jest. Spotkaliście się? Nie, ja pracuję w Banku Światowym, jestem w jakiś sposób związany z Bankiem Światowym od ponad 20 lat. Właśnie na początku byłem zastępcą dyrektora wykonawczego w konstytuancie, czyli takiej grupie członkowskiej, która składa się z 8 krajów, jednym z nich jest Polska. Właśnie czytałem konstytuanta To jest szwajcarska. Co tak, to to jest takiego? konstytuanta, to jest złe tłumaczenie, to jest kalka językowa. W języku polskim konstytuanta oznacza zgromadzenie narodowe, natomiast to jest grupa członkowska. Chodzi o to, że 8 krajów razem wykonuje swój mandat w Banku Światowym. To się bierze z tego, że gdyby było inaczej, to byłoby 180 czy 190 dyrektorów wykonawczych, a A jest jest mniej, 25, tak? więc, dokładnie, A więc one się czy grupują. Kurski jest dyrektorem wykonawczym? Kurski jest, tak jak ja byłem 15 lat temu, zastępcą dyrektora wykonawczego. Dyrektorem wykonawczym jest Szwajcar, ponieważ Szwajcaria ma największy udział w Banku Światowym z całej naszej I czy to konstytucji. są generalnie, czy na przykład ten Szwajcar, to są poważni ludzie, kompetentni, z Oj, doświadczeniem? bardzo. To znaczy, to Szwajcarzy, którzy stoją na czele naszej grupy członkowskiej, dlatego że są największą gospodarką i najbardziej pomagają, to jest najważniejsze w przypadku Banku Światowego, krajom rozwijającym się. Oprócz niego mamy jeszcze Serbię i w tej chwili 6 krajów z dawnych ZSRR, z Azji Centralnej i z Kaukazu. I ci Szwajcarzy to są bardzo poważni ludzie. Szwajcarzy mają dwa departamenty jakby swojego rządu. Jedna to jest ta agencja, która zajmuje się polityką rozwojową, SECO. To jest agencja, która po prostu wydaje szwajcarskie pieniądze na najbiedniejsze, To najrozwijające się musieli kraje być świata. trochę zdziwieni, jak się pan Kurski I pojawił. drugim jest jeszcze, dokończę, MSZ, gabinet MSZ-u. Więc oni mają tam czterech profesjonalistów, jeden z nich jest dyrektorem, oni się po prostu tym zajmują. I nagle się pojawia w waszej firmie Kurski. Jak oni musieli Pojawia zareagować? się pan Kurski. No z informacji, jakby ja powiem, że ja cały czas współpracuję jako konsultant, zajmuję się w tej chwili restrukturyzacją kolei w różnych miejscach na świecie, więc jakby mam oczywiście tam sporo znajomych, z którymi rozmawiam i no byli bardzo zdziwieni. Znaczy to wzbudziło duży A zdziwienie niesmak w Banku czym? Światowym. Że nie Głównie tym. ekonomista, że niekompetentny? Ja też powiem, że w momencie, w którym Kurski został wskazany przez tak zwanego gubernatora dla Polski, czyli szefa NBP, pana Adama Glapińskiego, bo to on decyduje, kto jest na tym stanowisku zastępca dyrektora. Kiedy Glapiński wskazał Kurskiego, ja napisałem list, coś w rodzaju listu otwartego do wybranych osób w Banku Światowym, przypominając, kim jest Kurski, przypominając, co Kurski stworzył, a stworzył hejterską telewizję zwaną publiczną, która dostaje ogromne pieniądze, 3 miliardy złotych, to jest 700 milionów dolarów, na to, żeby siać hejt. Napisałem, że on jest współodpowiedzialny, co najmniej współodpowiedzialny za śmierć prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. No i że ta telewizja słynęła z propagowania antypolityki, czy takiej polityki anty-LGBT. Dostał pan odpowiedź od kogoś? Wiele osób się do mnie odezwało, to również Polaków pracujących w Banku Światowym, bo jego rolą Kurskiego jako takiego przedstawiciela Polski jest też integracja tych środowisk, czy Polaków, którzy pracują już na stanowiskach niepolitycznych, to znaczy nie Czyli pochodzących z wyborów. zajmuje się integracją z synem pana Kamińskiego, którego też wrzucono tam na odcinek? Tak, drugim Polakiem, który jest tam doradcą dyrektora wykonawczego, to znaczy doradcą Szwajcara, on jest formalnie dyrektora, nie zastępcy dyrektora, jest pan Kamiński, który jest synem byłego szefa CBA, obecnie ministra spraw wewnętrznych. I doradza? Tego nie wiem. Też nie oceniam jego kwalifikacji, ale mogę powiedzieć, że faktem, że szefa polskiego CBA, bardzo takiej no, oczywistych powodów, wpływowej i mocnej osoby w Polsce, że ta osoba, która reprezentuje Polskę jako doradca dyrektora wykonawczego, jest jego synem,
i nie zajmowała się wcześniej niczym, co by wskazywało, że ma kompetencje w Banku Światowym, jest zaskakujące. Jak ja byłem 20-15 lat temu w Banku Światowym, to był tam, pamiętam, około 20-letni szwagier prezydenta Tadżykistanu, Rachmanowa, który dzisiaj nazywa się już Rachman, bo w międzyczasie zmienił nazwisko na bardziej tadżycko brzmiące, autokraty. To był jak już zięć. Zięć, nie szwagier, przepraszam. Idziemy szlakiem tadżyckim, jest, tak? Myślę, że jest gorzej, dlatego że wówczas, ja to było, powtarzam, 20 lat temu, to wzbudzało oburzenie, że ten Tadżykistan wysyła jako swojego przedstawiciela syna, czy zięcia, przepraszam, czyli męża córki, jednej z wielu córek prezydenta, no że to po prostu nie o to chodzi, bo to chodzi o reprezentowanie interesu kraju, to były czasy początek XXI wieku, jeszcze cały czas mocno zaawansowana, ale jednak początkowa transformacja w krajach postsowieckich. Więc teraz, jak rozmawiam z moimi kolegami, również ze Szwajcarami, to jest dla nich szokujące, że Polska wysyła tam szefa, byłego szefa hejterskiej telewizji, która konsumuje pieniądze Polaków na to, żeby tworzyć hejt przeciwko LGBT. A jako pracownik Banku Światowego pan Kurski musiał podpisać zobowiązanie, że będzie szanował prawa osób LGBT, bo to jest po prostu jedna z praw człowieka. I oczywiście podpisał na kompletnym luzie, prawda? Oczywiście, że podpisał. A drugą osobą jest syn ministra spraw wewnętrznych, wpływowej osoby, która był szefem CBA, która zajmuje się, jak to CBA, zwalczaniem korupcji, a nepotyzm przecież to jest rodzaj korupcji. A spotkał pan Kurskiego? Bo jak pamiętam, jak odwiedzałem znajomych Polaków pracujących w Banku Światowym i jest tam stołówka, więc nie trudno się spotkać. Nie spotkałem, tam spędziłem tydzień, byłem również w polskim biurze na 13 piętrze kilka razy, nie spotkałem go w ubiegłym tygodniu. A inni go spotkali w pracy w tym czasie? Nie, więc słyszałem, że był widywany. Był widywany w banku. To jest na salę, w której odbywają się posiedzenia Rady Gubernatorów. One pracują 4 dni w tygodniu, 2 dni tam jest oficjalne spotkanie, 2 dni są komitety. Tam nie każdy może wejść, natomiast na piętrach, gdzie są spotkania, gdzie mieszczą się biura dyrektorów, każdy może wejść. Tam panuje tak polityka tak zwanych otwartych drzwi, to znaczy każdy dosłownie może wejść, więc był widywany. Słyszałem, że mieszka w najbardziej luksusowej w której dzielnicy. Z ciekawości zapytam? W Potomaku, to jest dzielnica, w której mieszka Gorta. Najdroższe nieruchomości, tam po miliony albo dziesiątki milionów. Po milion to tam nie ma takiej opcji, żeby tam za milion coś znaleźć. W Potomaku to jest dzielnica, to nie jest dzielnica wyższej klasy średniej. Ja sprawdziłem, bo Potomak jest wśród, mówiąc naszym językiem, wśród 10 najbogatszych, najdroższych gmin w Ameryce. Tak, no to jest dzielnica luksusowych rezydencji. Tam mieszkanie za wiele milionów, nie pamiętam ile, ale pamiętam, miał najbardziej znany w ostatnich latach Polak w Waszyngtonie, czyli Gortat. No ale Kurski zarabia dużo, ale nie zarabia tyle. Czyli to kto mu wynajmuje dom? Nie wiem, tego nie wiem. Słyszałem, też nie jestem w stanie na 100% potwierdzić tej informacji, natomiast słyszałem, że mieszka właśnie w Potomaku, co jest niezwykłe, bo urzędnicy Banku Światowego po prostu mieszkają raczej w dzielnicach takiej klasy średniej, typu Bethesda, Arlington, albo w północno-wschodnim Waszyngtonie. Czyli bogato, ale bez przesady. Tak. Normalnie powiedziałbym. No oczywiście Ameryka jest droga, Waszyngton jest drogi, ale też tam nie ma wielkich luksusów. Gwiazdy telewizyjne, najbogatsi politycy, niektórzy senatorowie i Jacek Kurski. To jest taki towarzysz. A ile tam zarabia? Kurski zarabia jakieś 25 tysięcy dolarów miesięcznie. Ważne jest, że to jest netto. To są kwoty, które można znaleźć powszechnie w publicznie dostępnych danych, bo Bank Światowy jest instytucją, która należy do rządu, więc oni publikują, dbają o, w przeciwieństwie do polskiego rządu, są transparentną instytucją. Więc on zarabia 25 tysięcy dolarów netto. To jest bardzo ważne, bo pracownicy Banku Światowego nie płacą w Polsce podatków, bo to jest umowa międzynarodowa. 25 tysięcy netto to przy obecnym kursie 4,3 łatwo policzyć około 120 tysięcy netto. 120 tysięcy złotych netto miesięcznie. Żeby zarabiać w Polsce 120 tysięcy netto, trzeba zarabiać grubo powyżej 200 tysięcy brutto. Nie wiem, czy jest takie stanowisko w Polsce, nawet prezesi, właściciele wielkich korporacji nie sądzę, żeby wypłacali sobie 200 tysięcy. Czy mówiąc językiem kolokwialnym,
opłatę, możemy mu spokojnie fuchy zazdrościć, tak? Wie pan, to jest też tak, że Kurski jakby chciał, to nie mógłby zarabiać mniej. On mógłby powiedzieć, no tyle dają i wszyscy tyle zarabiają, wszyscy dyrektorzy z każdego kraju, również z krajów biedniejszych niż Polska. Natomiast główny problem polega na tym, że on nie tylko nie ma kompetencji do tego, żeby tam pracować. Oczywiście profesor Glapiński mówił, że on skończył studia ekonomiczne. Natomiast wiadomo, że nigdy nie zajmował się żadnymi tematami związanymi z finansami, z Powiedzmy, gospodarką. Żeby ludzie mieli wyobrażenie. Pan miał jakie doświadczenie, kiedy obejmował pan swoje stanowisko w Banku Światowym? Ja byłem wówczas, pracowałem wcześniej jako dyrektor Departamentu Zagranicznego. Byłem bardzo młodym człowiekiem, chociaż nie najmłodszym. Moi następcy z Polski też byli młodsi. W jakim departamencie? Ja pracowałem, byłem dyrektorem Departamentu Zagranicznego w NBP, w Narodowym Banku Polskim. Przedtem byłem pierwszym zresztą doradcą do spraw wspólnej waluty euro ówczesnego prezesa NBP Leszka Balcerowicza i miałem za sobą 7 lat pracy jako asystent, czyli pracownik naukowy w SGH. Bo ja pracuję w SGH, wykładam od 1996 roku, a wyjechałem do Waszyngtonu w 2003. Czyli można powiedzieć, że grubo ponad dekadę pan się przygotowywał do objęcia stanowiska. No, pracowałem 7 lat, łącznie ze studiami ekonomicznymi, grubo ponad dekadę. A jeszcze o tych pieniądzach. Kiedyś Kurski przestanie być pracownikiem Banku Światowego. Co będzie mu wtedy przysługiwało? Kawałek tej kwoty, o której wspomniałem, około 5000 dolarów, odkłada mu się co miesiąc na fundusz emerytalny, który to, proszę porównać, 5000 zł miesięcznie na fundusz emerytalny co miesiąc, czyli około 60 tysięcy rocznie netto, powtarzam. Te pieniądze będzie mógł odebrać jako tak zwany lump sum, czyli po prostu całą gotówkę w momencie odejścia, jeżeli pracuje rok, to tam 60 tysięcy, przy czym oni są cały czas inwestowane i to inwestowane na bardzo preferencyjnych warunkach, na takich warunkach, jakich inne osoby spoza Banku Światowego nie mogą inwestować swoich pieniędzy. Więc tą sumę może odebrać albo może ona być wypłacana. Tam musi być warunek taki, że musi pracować ileś lat, wtedy jest mu wypłacana do śmierci po prostu. W taki sposób, jak czyli się wypłaca w sumie kapitałowe emerytury. To rocznie to ile wychodzi? No, ten kawałek emerytalny to jest 60 tysięcy dolarów razy 4,3 dzisiaj, no to tak grubo powyżej 260, przepraszam, tysięcy złotych rocznie odkłada mu się przy obecnym kursie i to się inwestuje, to znaczy te pieniądze, które zarobił dotychczas, już też się inwestują. To jest prawdziwy kapitałowy, nie obietnica ZUS-owska i zadłużenie na boku, tylko kapitałowy fundusz emerytalny. Tam są po prostu faktyczne dolary, które odkładają się czyli mówiąc prawdziwym banku. Językiem korporacyjnym, dostał od PiS-u prawdziwy złoty spadochron. Bardzo, bardzo, bardzo dobry złoty spadochron. I mówię, ktokolwiek tam nie będzie, będzie zarabiał tyle samo, kto nie przyjedzie z Polski. Problem jest, że co ten człowiek robił w Polsce, jaką ma opinię, jaki przekaz konstruował za publiczne pieniądze, pieniądze Polaków, a był to przekaz całkowicie niezgodny z tym, co robi wszędzie na świecie Bank Światowy i pod czym on musiał się podpisać, pracując w Banku Światowym. Gdyby on powiedział... Nie musiał samokrytyki składać przed podpisaniem deklaracji szacunku dla praw LGBT. Myślę, że nie, ale gdyby dzisiaj sformułował opinię, która byłaby uznana za homofobiczną, mógłby stamtąd wylecieć. Znaczy, gdyby dzisiaj poszedł i dumnie powiedział coś w studiu, co zostałoby zinterpretowane... Taki głupi to on nie jest, żeby prawdę mówić, żeby mówić, co myśli, nie? Tak. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że on bywa w pracy, ale to chyba nikt tam nie szlocha z powodu jego, nazwijmy to, nienadmiernej obecności. To tak działa, że taki przedstawiciel Polski, zastępca dyrektora, ponieważ on nie jest dyrektorem, to nie musi się przejmować stanowiskami naszej grupy członkowskiej, czyli tej tak zwanej konstytuanty przygotowywanych po to, żeby zostać wygłoszone, potem żeby głosować nad programami, pożyczkami dla poszczególnych krajów. Nie musi się o tym martwić. Podejrzewam, że naszym kolegom Szwajcarom wcale nie zależy na tym, żeby on specjalnie się w to mieszał, więc myślę, że to jest taka obopólna zgoda. A niech pan powie łaskawie, bo każdy z nas pracował w jakiejś firmie, miał jakichś przełożonych, jakiś czas pracy, jakiś regulamin, jakiś zakres obowiązków, które ktoś weryfikował, sprawdzał, rozliczał.
Czy można być w Banku Światowym na synekurze tak. i nie robić syne, nomen, nomen, synekurze i nie robić nic? Można, tak, można nie robić nic, bo to jest tak jak z byciem posłem. Jak już jest wybranym posłem, to można nie robić nic i nie ma takiego, no, poza popełnieniem przestępstwa, potem jest immunitet i tak dalej, ale krótko mówiąc, można nic nie robić będąc posłem. Wielu posłów tak właśnie postępuje. Czyli Glapiński i PiS potencjalnie wysyłali Kurskiego za zasługi na fantastycznie płatne długie wakacje w luksusowej dzielnicy pod Waszyngtonem. Powtarzam, że Kurski może nie pracować w tym sensie, że nikt go nie rozlicza z żadnych konkretnych obowiązków. To, co on robi, ja nie dostrzegłem w jego życiorysie żadnych kwalifikacji, które pozwalałyby mu oceniać na przykład programy dotyczące rozwoju w Laosie albo w Gambii. Więc nie podejrzewam, żeby się na ten temat wypowiadał. Nie podejrzewam, patrząc na jego dokonania i na jego moralność, żeby się tym przejmował. I sądzę, że będzie się to zajmował. Może to jest, może z jego strony to jest taka, powiedziałbym, inteligentna powściągliwość. Coś będę rzucał w oczy, naprzykrzał się swoją obecnością, odpocznę, zapłacą luz. Nie wiem, co on tam robi. Mówię, byłem tam przez tydzień, nie spotkałem go. Zdziwiłbym się, gdyby robił cokolwiek, bo to pewnie ani go specjalnie nie interesuje. Dodatkowo w Polsce za miesiąc są wybory, więc dzisiaj wybuchła kolejna wielka afera, więc pewnie pomaga kolegom przerzucać ekipę z Bollywood, tak? Ta ekipa z Bollywood niestety też z punktu widzenia Amerykanów niestety przerzucała tych biednych ludzi, którzy musieli zapłacić pieniądze polskim pisowskim urzędnikom do USA, więc to też jest coś, co Amerykanów. A Bank Światowy się mieści 200 metrów od Białego Domu, więc ich to dotyczy. W Banku Światowym Amerykanie też oczywiście mają dużo do powiedzenia. I myśli pan, że w Ameryce to może być traktowane jako poważna afera? Myślę, że tak. Znaczy, to z tego, co przeczytałem w artykule przed chwilą, w artykule pana Stankiewicza, no to ta afera w moim odczuciu nawet pozwoliłem sobie zatweetować, że dla mnie to jest większa afera niż amerykańska Watergate z 1974, czy polski FOS z lat 80. albo RB. Dlatego, że tutaj mamy kilka elementów. Po pierwsze, zorganizowana korupcja, taka sieciowa zresztą, taka typu Al-Kaida, w tym sensie, że Al-Kaida oznacza komórki, czyli sieć. Czyli zorganizowana sieciowa korupcja przez wybranego przez PiS wiceministra, jego wysłannika, jak rozumiem tego 25-latka, organizują sieć przerzucania ludzi za pieniądze do Europy i do Ameryki. A przepraszam, ktoś musiał mieć niezły łeb do biznesu, żeby to wszystko poskładać. No, wie pan. Tu wizy na straganach, najlepsi tutaj ekipy z Bollywood. Tu wizy amerykańskie też trzeba jakoś zdobyć, to tak. Nie jest proste. Dodatkowo no, najwięksi mafiozi mieli łby do interesów. Majer Lański, wychowany wówczas polskiej Białorusi Żyd, który był... Znamy z ojca chrzestnego. W Miami tak. I w Hawanie spotykał się z Michaelem Corleone. Tak, on na nim był wzorowany. Czy też, nie wiem, no, najwięksi amerykańscy faktyczni, prawnie mówię, bo oczywiście ojciec chrzestny jest fikcją na podstawie, natomiast faktyczni mafiozi w zbadanych przypadkach, których w Stanach można sobie poczytać, oni byli bardzo dobrymi biznesmenami oczywiście, no przy czym byli jednocześnie przestępcami. Ale wie pan, Wawrzyk, podobnie jak Kurski, niespecjalnie się wcześniej wsławił wiedzą ekonomiczną i biznesową. Ja uważam, no ta afera... Jednak był typowany na rzecz przez PiS, na rzecznika praw obywatelskich, a nie ministra przedsiębiorczości. Co pokazuje tylko, że znaczy tą przewrotność ekipy rządzącej od 2015 roku, że typowali faceta na rzecznika praw obywatelskich, a facet zajmował się, jak rozumiem, handlem ludźmi w taki sposób, że przerzucał ich do Polski za pieniądze przy użyciu polskich ambasad rozsianych w Indiach, w Afryce. W tym samym czasie powstawał za pieniądze polskich podatników mur na granicy z Białorusią za 2 miliardy złotych, przy którym była wielka propaganda, jest cały czas robiona wielka propaganda partii rządzącej i w tym samym czasie jest tak zwane referendum, którym blokują pytanie oczywiście z tezą. Pytania są gorzej sformułowane niż pytania w referendum 46,
i w innych komunistycznych referendach. Bardziej to przypomina referendum tak na marginesie z 1938 w Austrii. Tam tylko była wielka kratka na tak, a mała na nie. W polskim przypadku tam będzie odwrotnie, bo PiS proponuje za nie. W każdym razie to referendum, to ta hipokryzja zawarta w tym pytaniu, że z jednej strony próbują mówić, że bronią polskiego bezpieczeństwa, dlatego że nie chcą się zgodzić rzekomo na kilka tysięcy osób, za których tak naprawdę Polska może zapłacić, tak żeby nie wjechali, w ramach Solidarności Europejskiej. Więc blokują na poziomie referendum, budują mur, a ludzie w Afryce biorą pieniądze. Czy pushbacki były po to, ludzie umierali w zimnie, w ciemności, po to, żeby inni mogli kręcić interes? No tak to wygląda, no tak wynika z faktów, które są przedstawione po lekturze artykułu dziennikarza Onetu. Dokładnie tak, ludzie, Z tego, co pan mówi, wydaje mi się, że jest tylko jedna afera, która mogła być większa niż ta afera per se. To mogłaby ona polegać na tym, że ta afera nie wywali tej ekipy w powietrze. Tak mi się wydaje. Znaczy tak uważam i szczerze mówiąc to będzie bardzo źle o nas świadczyło. Nie chcę tutaj popadać w jakieś takie tony moralizujące. Natomiast no, tutaj mamy wszystko. Dzieci, kobiety umierały w lasach Białorusi, wypychane przez Łukaszenki. Bo nie mieli na łapówki, bo nie mieli pieniędzy. Dla Wawrzyka, tak? Ci, którzy zapłacili te łapówki w Indiach, wiedzieli o tym, że w polskich lasach na granicy Białorusi i Polski się umiera, więc to podnosiło cenę. Jestem ekonomistą. Informacja taka podnosi cenę. Lepiej zapłacić 30-40 tysięcy za życie, niż zginąć. Dodatkowo, jak wynika z innych tekstów, już nie z tego artykułu, polscy urzędnicy współpracowali z firmą, która była białoruską firmą, która współpracowała również z reżimem Łukaszenki. To takie nasze RWPG nowe. Wawrzyk był szefem, był wiceszefem MSZ-u, prawda? W tym samym czasie na marginesie wicepremierem do spraw bezpieczeństwa był przecież pan Jarosław Kaczyński w latach 20-22. Wawrzyk był wiceszefem MSZ-u. Dlaczego polski MSZ nie odzyskał wraku albo wolności dla Poczobuta, dla polskiego bohatera narodowego? Bo, nie, bo czym, no jak, jeżeli zajmują się sprzedażą łapówek w Mumbai i w New Delhi, no to pewnie nie mają... Chociaż mi chociaż widać, że związki z reżimem Łukaszenki mieliby wystarczająco dobrze, żeby nacisnąć w sprawie na przykład Poczobuta, prawda? Znane są relacje tego rządu z reżimem Łukaszenki, słowa pana marszałka Karczewskiego o ciepłym człowieku. Premier Morawiecki był u Łukaszenki przed inwazją Rosji na Ukrainę, nie był w Kijowie i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o aferach. Symbolem afery poprzedniej epoki jest zegarek Sławomira Nowaka. Pan w czasach rządów Platformy był prezesem PKP, prawda? Nowak był ministrem transportu, więc formalnie był pana przełożonym, prawda? Tak jest. Ja byłem prezesem PKP od kwietnia 2012 roku. Do listopada 2015 roku sam złożyłem rezygnację, nie czekając na decyzję pana ministra Adamczyka, który wówczas przyszedł. Minister Nowak był ministrem do listopada 2013 roku, czyli przez pierwsze półtora roku mojej pracy, z 3,5, ponad prawie 4 pracy w PKP, był moim przełożonym. Tak. I pan okazał się, że tak powiem, nielojalnym podwładnym, powiedziałbym, prowokacyjnie trochę, bo miał pan dobrą szansę, żeby ocalić głowę przełożonego i rozwiązać jego problemy. Dostał pan w związku z historią z zegarkiem de facto korupcyjną propozycję, prawda? Tak, była taka sytuacja. Ja byłem zmuszony do ujawnienia. Po pierwsze, notatka, którą wówczas napisałem, może wyjaśnię, że ja napisałem wówczas jedyną w życiu notatkę do CBA po spotkaniu z pewnym szefem tygodnika. Właścicielem tygodnika wprost i właścicielem do rzeczy do dziś. Tak, tak? Ja byłem zmuszony do ujawnienia tego. Po pierwsze mówię, znalazłem notatkę, którą wysłałem do CBA jako poufną, co uznałem za wyraz braku profesjonalizmu CBA, znalazłem ją w internecie. A potem byłem pytany dwa razy w sądzie o to. Co panu zaproponował pan Zicki? To wyglądało mniej więcej w ten sposób, że została mi przedstawiona propozycja, że to było mniej więcej
maju 2013 roku, że czyli w momencie, w którym, bo to jest ważne, że, w którym zaczęły się pojawiać artykuły dotyczące Nowaka. Zegarka, czy osoby Sławomira Nowaka, tak, oświadczeń. To wyglądało w ten sposób, że jakby to była, wie pan, to, ja to precyzyjnie opisałem, więc jakby ja też zeznawałem dwa razy jako świadek w sprawie dotyczącej, w sprawie karnej dotyczącej pana Lisieckiego zmuszony do odpowiedzi na pytania sądu. To wyglądało tak, że została mi przedstawiona wizja, że może być, zrobimy z ciebie tam menadżera roku, świetną osobę, tylko musisz podpisać kontrakt reklamowy jako PKP. To była kwota wielokrotnie przekraczająca budżet, budżet marketingowy, którym dysponowałem. Pan chciał się podłożyć, to pan nie mógł. Nawet gdybym miał takie możliwości prawne, a takich oczywiście możliwości prawnych nie miałem. I co on powiedział, że jak dostanie, przepraszam, jak mówiąc językiem small biznesu, parę baniek od PKP i od pana, to sprawę to wprost ukręcił łeb w sprawie zegarka? Tam padła takie sformułowanie, że będzie miał więcej argumentów do rozmowy z dziennikarzami. Ja to odebrałem jednoznacznie. To się na miękko tak mówi, nie tak. Wie pan. Ci dziennikarze naciskają, już nie wiem jak się oprzeć, bo oni chcą o tym pisać. Da się to powstrzymać, ale to nie jest takie łatwe, nie? I cena rośnie, nie? Tak jest, no więc mówię, to ja byłem po tym spotkaniu tak zdruzgotany, że nigdy nie miałem takiego zdarzenia ani wcześniej, ani później, szczerze mówiąc, dlatego mówię, to jest jedyny moment w swoim życiu, w którym musiałem się ze swojej inicjatywy z tą instytucją, mówię o CBA, kontaktować, więc przygotowałem notatkę, wysłałem, opisałem całą sytuację i pomyślałem sobie, tylko że tylko połączmy kropki, przepraszam, kropki, że pan dostaje propozycję, politycznie Nowak pada, a rok później ten sam tygodnik rozpętuje tak. Aferę Sowa i przyjaciele i wystrzeliwuje w powietrze długoterminowo rząd Tuska. Tak jest, po 10 latach to widać bardzo jednoznacznie, że najpierw się pojawiają artykuły dotyczące Sławomira Nowaka. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to chodziło o zegarek początkowo, czy tam odtwarzam, że tam był w jakimś klubie, który uchodził za luksusowy przy okazji euro. W każdym razie pojawiają się artykuły, które próbują dyskredytować ministra wówczas Nowaka. I to był mniej więcej 2013 rok. Sławomir Nowak odchodzi 15 listopada. Zaraz potem ministrem infrastruktury zostaje pani wicepremier Bieńkowska. A w następnym roku zaczynają nagrywać w Sowie i przy dawnej restauracji Sowa i Przyjaciele oraz w restauracji PRB, czyli w Polskiej Radzie Biznesu. Był pan kiedyś w Sowie albo w Amber Roomie? Ja o tym pisałem, co zresztą było tam przedstawiane w różny sposób, bo to wyglądało tak, że siedziba PKP, w którym byłem prezesem, jak wspomniałem, 12-15, znajdowała się w starej, śmierdzącej szkole kolejowej, śmierdzącej papierosami. I w budynku na Szczęśliwickiej 62, który do dzisiaj chyba istnieje. I my nie mieliśmy pomieszczenia. To prezes był. Nie mieliśmy pomieszczenia, w którym można przyjmować gości. Na przykład przyjeżdżał prezes kolei niemieckich albo. Przepraszam, w tym syfie pan przyjmował wielkiego właściciela wprost? Tak, w tym syfie, w takim, były takie zapadające się, pamiętam, fotele, które się nie dało regenerować w takim brzydkim pomieszczeniu. I on z tego syfu pana chciał wyciągnąć na menadżera roku, tak? Tak, miałem taką szansę, ale nie skorzystałem. Wracając do tego PRB, to my po prostu, bo PRB to jest dla osób spoza Warszawy, to jest Polska Rada Biznesu, tam były po prostu restauracje, w której można było siąść, czy pomieszczenia klubowe, w których można było przyjść, robić prezentacje, albo siąść i coś zjeść. Więc my wynajmowaliśmy salkę tam w sytuacjach nadzwyczajnych. My PKP, to znaczy jak przyjeżdżali goście z zagranicy, to ja zapraszałem tam gościa na PKP ma dużo relacji. Żeby wstydu nie było. Żeby nie było wstydu, ale no z oczywistych takich powodów, nawet nie chodzi o wstyd, tylko tam PKP po prostu nie było, nawet nie było dobrej sali konferencyjnej w tym starym budynku. Nowy, ten przy dworcu zachodnim wybudowaliśmy i moi następcy, to też ciekawe osoby moi następcy, mogą już tam w normalnych warunkach na dworcu, tak jak to powinno być w przypadku PKP, pracować.
Więc wynajmowaliśmy, więc PRB, chodziłem do PRB, no bo po prostu tam pracowałem, więc miałem kilka spotkań w PRB. Mieliśmy, pamiętam, negocjacje na przykład, to już w Sowie, bo w Sowie byłem kilka razy, niewiele, ale byłem chyba 2 albo 3 razy, ponieważ w Sowie zostałem oszukany prywatnie, więc przestałem tam chodzić, co zresztą jeden z tych kelnerów, który był przestępcą, uczestniczył w tym oszustwie, w nagrywaniu podstępem ludzi, opisał to w swojej książce. To jest jakby zabawna historia, mogę ją powiedzieć, ale... Ale przepraszam, przyciął pana na, przepraszam, na kasę, na kasę. Ja poszedłem przepraszam, prywatnie. Tak na jacki język. Poszedłem prywatnie, płaciłem własną kartą i byłem z moją żoną, ze znajomymi i nas po prostu oszukano. I ponieważ to była sobota, było późno wieczorem, zamykali, więc ja bez szemrania zapłaciłem, ale wziąłem rachunek i sobie w domu spojrzałem na to, no bo to była restauracja, do której zdarzało mi się chodzić. No i tam po prostu no, najnormalniej nas orżnął, więc to doświadczenie spowodowało, że... Chociaż wie pan, powiedziałbym złośliwie, że czy ktoś mógłby powiedzieć, to kto, to faceta, kto można było spokojnie orżnąć w restauracji, ktoś taki zostawał szefem spółki Skarbu Państwa za Tuska? Ja płaciłem swoimi pieniędzmi, to po pierwsze, to znaczy płaciłem prywatną kartą. Ja do tej pory ten rachunek gdzieś mam, ten Łukasz N., prawda, osoba chyba skazana, nie jestem pewny w tej sprawie, no oszukała mnie, więc jakby, mówię, ja zachowałem, nie chciałem robić, byliśmy z gośćmi, byłem z gośćmi, którzy przyjechali ze Stanów, nie chciałem robić awantury i pokazywać też, że w polskich knajpach oszukują, tylko po prostu zapłaciłem, wziąłem to no, na klatę prywatnie i mówię, i to co, wniosek, który wyciągnąłem, przestałem tam chodzić. I to było bardzo dobre w kontekście tego, że oni tam nagrywali. Czyli przysługę pan tak, zrobił, Persel. Tak. A proszę powiedzieć, kończąc sprawę Nowaka, pan teraz jest, to się nazywa Rada Nadzorcza Kolei Ukraińskich? Tak, ja zostałem, jestem w dwóch radach nadzorczych strategicznych spółek Skarbu Państwa w Ukrainie. Jedną jest Kolej Ukraińska, do której wybrany zostałem tuż przed wybuchem wojny, pod koniec grudnia 2021 roku. Oraz jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej Poczty Ukraińskiej, najpierw w której pracuję od 18. Najpierw pytanie, dlaczego kolej, pociągi na Ukrainie, w Ukrainie, że jeżdżą bardziej punktualnie niż w Polsce? No, dla mnie odpowiedź, którą też udzielam, mówię, można zacząć, można argumentować, jestem gotowy do argumentacji. Wniosek jest taki, bo w Polsce rządzi PiS i minister Adamczyk. Minister Adamczyk jest wyjątkową postacią, ono od 8 lat, od samego początku pierwszego rządu Szydło jest ministrem PiSu. To jest człowiek, który ukrywa swoją pracę magisterską. Bo wie pan, on trochę wygląda jak Wawrzyk infrastruktury. Tak też mi się skojarzyło, jak zobaczyłem, co zrobił pan Wawrzyk, bo Adamczyk jest podobną postacią. On napisał pracę magisterską, będąc już ministrem. Licencjat zrobił w wieku 55 lat. To kiepsko, jaki napisał doktorat. Nie? Tak, no tylko, że Adamczyk został ministrem, mając licencjat tuż wcześniej zrobiony, a potem zrobił magisterkę już będąc ministrem nagle, to znaczy nikt nie widział, żeby on gdzieś pisał tą magisterkę, nikt o tym nie słyszał, w tym jego bliscy doradcy, nagle okazało się, że jest magistrem. Magisterkę obronił w Szkole Nauk Społecznych w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, to jest jego okręg wyborczy. W rozmowie z redaktorem Mazurkiem kilka lat temu, chyba w 17 roku, więc 6 lat temu mniej więcej, powiedział, że on nie ujawni swojej magisterki. Pytany o temat pracy, powiedział, że nie powie, jaki temat, natomiast wymienił nie będzie się chwalił, tak? Wymienił kierunek zarządzanie ekonomią. Ja pracuję na wyższej uczelni od 27 lat, nie ma takiego kierunku jak zarządzanie ekonomią. Zajmuję się właśnie i zarządzaniem, i ekonomią, ale zarządzania ekonomią takiego kierunku studiów nie ma. Więc Adamczyk od tego czasu ukrywa swoją pracę magisterską i nazwisko promotora, mimo wyroku sądu, tam jakieś odwołał się, przegrał prawomocnie, odwołał się od tego chyba do NSA, szczerze mówiąc szczegółów nie znam. Wiem to od dziennikarza, pana Leszka Kraskowskiego, który został wynajęty przez Adamczyka w pierwszych tygodniach jego pracy w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2015-16, powiedział mu, że dostarczy mu haki na mnie i na ekipę, którą ja kierowałem w PKP. I że tych haków będzie bardzo dużo. Będzie jak miał tam haki?
No więc minęło 8 lat. Ja mam zarzuty prokuratorskie w sprawie, która trwa 8 lat. To są już drugie zarzuty, to znaczy zmienione. W tej chwili mam zarzut, że nadubezpieczyłem transakcję oraz, że nie zleciłem... Co to znaczy? To znaczy, że mówiąc kolokwialnie, że ubezpieczyłem dom, a dom się nie spalił. Czyli wydałem pieniądze bez sensu. Mogę o tym dużo mówić. Ja wszystkie detale publikuję na swojej stronie internetowej, więc każdy, kto chce, może zobaczyć sobie na stronie www.karnowski.pl o absurdach zarzutów. Ja znam wiele przypadków tej władzy nieprawdziwych zarzutów, znaczy, prokuratorskich. Znaczy, jest... nazwisko pan ma bardzo koszerne z punktu tej władzy, ale nie No nie pomaga. Wiem, bo są jeszcze jest jeszcze prezydent, jest Sopotu. Prezydent Sopotu, tak, który jest, nie jest taki jak tych dwóch braci. A propos wspomnianego prezydenta Sopotu, kiedyś na meczu przedstawił mi swoich synów, mówiąc, to moi synowie Karnowscy, też bliźniacy, ale normalni. Co mogę powiedzieć jeszcze o... Straciłem wątek, jakby pan był uprzejmy. Bo powiedział pan o sprawie korupcji i nadubezpieczenie. Tak, to jest ciekawe, więc mam zarzuty, tylko zarzuty mam piąty rok. Sprawa się toczy od początku, od lipca 2016 prowadzi roku. Prowadzi ją z Lublina. Pan Jerzy Ziarkiewicz, który do tej pory nie wszczął postępowania przeciwko Czarneckiemu, który chciał naciąć Parlament Europejski, mówię o Ryszardzie Czarneckim, byłym europośle PiSu, który chciał wyłudzić z Parlamentu Europejskiego 100 tysięcy euro, a jak się to okazało, to zwalił wszystko na swoich asystentów, mówiąc, że oni popełnili błąd, więc to generalnie wina asystentów. Pan Jerzy Ciarkiewicz nie widzi niczego niestosownego w próbie wyłudzenia z Parlamentu Europejskiego w imieniu Polski, bo on jest europosłem z Polski, 100 tysięcy euro. Prowadzi też sprawę pana Romana Giertycha, któremu próbowano postawić zarzuty, w sytuacji, kiedy był nieprzytomny. Sprawę Bartosza Kramka, który podpadł tej władzy, organizując nieposłuszeństwo obywatelskie, które jest normalne w każdym demokratycznym kraju. Krótko mówiąc, pan Jerzy Ciarkiewicz, prokurator z Lublina, szef prokuratury regionalnej, jest prokuratorem do spraw zadań specjalnych. On prowadzi sprawę, która dotyczy mnie i 12 innych osób. Od 2016 roku ona się toczy, on ją prowadzi od 18. Dwa inne składy prokuratury chciały ją umorzyć. On bez wykonania jakiejkolwiek czynności postawił 13 osobom zarzuty. Po 4 latach te zarzuty umorzył, nie nazywając tego umorzeniem, tylko zamienił je na nowe zarzuty, tak jak panu powiedziałem, czyli mamy zarzuty za to, że nadubezpieczyłem transakcję oraz że nie zleciłem, cytuję, podległym sobie... Zarzucił panu poniekąd nadodpowiedzialność, tak? Tak, tak to można powiedzieć, nadodpowiedzialność. Na początku było, że kupiliśmy za drogo spółkę, to znaczy PKP Cargo kupiło spółkę za drogo, bo powstała notatka przygotowana przez jednego z profesora ze Szczecina, że powstała. Po 4 latach profesor powiedział, prokurator powiedział, nie ma tam tych zarzutów, są nowe zarzuty i te nowe zarzuty mam od lutego, nie ma aktu oskarżenia. I teraz konkret. 8 lat temu odszedłem z PKP. Miało być wiele nieprawidłowości. PiS, Adamczyk, Kaczyński, inne osoby czepiały się prywatyzacji. Miały całe mnóstwo zastrzeżeń do prywatyzacji, które organizowaliśmy w sposób maksymalnie transparentny. Biała księga, szczegóły dotyczące każdej transakcji była publikowana zaraz po każdej prywatyzacji. PKP Energetyka, TK Telekom, PKL, wszystko było wiadome. Miały być nieprawidłowości. Otóż ja znam tylko jedną sprawę, która zakończyła się wyrokiem w sprawie dotyczącej mnie, moich współpracowników z wszystkich spółek PKP oraz jakichkolwiek pracowników. Znam jedną osobę, pracowało 80 tysięcy ludzi w czasie, kiedy ja byłem w PKP. Jedna sprawa zakończyła się wyrokiem, nie znam żadnego innego, nawet aktu oskarżenia. Ta sprawa dotyczy osoby, która jeździła z nieważnym biletem pracowniczym, czyli jeździła bez ważnego biletu. To jest jedyna sprawa, którą Adamczyk i jego ludzie oraz prokuratora, prokuratora Ziobry znalazła, tak? To jest ten hak prawdopodobnie. W maju 2016 roku, pół roku po objęciu władzy przez PiS, Adamczyk był tak zwany audyt. Tam była taka sytuacja, że ogłoszono, że trzeba zrobić audyt spółek Skarbu Państwa, bo jest wiele nieprawidłowości, które zaistniały w czasach rządów PO-PiS. Adamczyk wyszedł i powiedział, że tutaj jest wiele, szczególnie sprawa AWT, to jest ta sprawa, za którą ja i 12 innych osób mamy zarzuty, że powinny się tym zainteresować służby. Miesiąc później już było zawiadomienie do prokuratury, a skutki są
takie, że przez 8 lat toczy się postępowanie, nie ma aktu oskarżenia, bo nie da się napisać aktu oskarżenia Nowak, Ukraina, musiał pan, czy jakieś, natknął się pan w Kijowie na jakieś ślady Sławomira Nowaka, albo jakieś informacje o tym, bo wiemy, że to ukraińskie służby podobno coś mu zarzuciły. Jeśli pan pozwoli, jeszcze zanim do tego słowo skończę ten wątek. Moi następcy w PKP. Pierwszy prezes PKP, jak ja odszedłem, po 3 dniach okazał się być tajnym współpracownikiem SB. Kaczyński go po 3 dniach wyrzucił. Drugi był prezesem od grudnia 2015 do 3 marca 2017. Został zatrzymany przez CBA za korupcję przy Światowych Dniach Młodzieży. W tej chwili jest oskarżony w sądzie w Warszawie. Trzeci obecny, który jest od marca 2017 roku, został uznany za winnego w procesie karnym o obrazę związkowca rok temu. Prezes PKP Cargo, to jest spółka, za którą mam zarzuty, jest warta dzisiaj 10% tego, co była w 2015. Wozi towarów w tak zwanym intermodalu, czyli innych niż węgiel, mniej po polskim rynku niż Niemcy. W moich czasach PKP Cargo miał powyżej 50% rynku, Niemcy mieli marginalną część. I obecny prezes PKP Cargo został skazany za korupcję w marcu tego roku w sądzie. I tu proszę porównać te dwie rzeczy. Przechodzę do pytania dotyczącego Ukrainy i Sławomira Nowaka. Nie słyszałem, ja też pracuję w... Bo ja są informacje, że ten szef ukraińskiego CBA, który się wziął za Nowaka, był człowiekiem Rosji, który musiał uciekać z Ukrainy. Ta osoba, która wówczas kierowała Urzędem Antykorupcyjnym, została znaleziona, uciekła do Serbii, czyli do kraju zaprzyjaźnionego z Rosją po wybuchu wojny, więc takie są fakty. Ja się oczywiście nie natknąłem na cokolwiek w tym sensie, że nikt mi o tym nie mówił, ani nie miałem możliwości. No nie. Podejrzewam, że wszystko, co dotyczy Sławomira Nowaka, jakby jest, jakby to ładnie powiedzieć, nie znam oczywiście te szczegółów tej sprawy, natomiast to jest związane po prostu z zapotrzebowaniem strony polskiej. Dlaczego trzeba wykończyć Nowaka, bo Tusk, czy z innego paragrafu? Nie wiem. Znaczy tutaj akurat wolałbym się nie wypowiadać, nie wiem. No, znaczy patrząc na metody tej władzy, to próbują każdą osobę, która ich krytykowała, która kiedykolwiek wykazywała się jakąś niezależnością, próbują wykończyć. Czy w przypadku Sławomira Nowaka im się to uda, to zobaczymy, prawda? Czy zobaczymy, jak rozumiem, zacznie się proces sądowy, on będzie miał możliwość się bronić. Natomiast proszę zobaczyć na osoby, które mają problemy z tą władzą. Wymieniłem część z nich, tych, którymi zajmuje się ten sam prokurator, który zajmuje się mną i moimi kolegami. Ziarkiewicz, powiedzmy. Ziarkiewicz, niech pan zyska trochę sławy. Jerzy Ziarkiewicz z Lublina, ale takich prokuratorów jest kilku. Jest prokuratura w Szczecinie, która ma też swoją sławę, która prześladuje w mojej ocenie najbardziej osobę, która powinna być bohaterem, a mianowicie pana Wojciecha Kwaśniaka, który został prawie zabity przez bandytów nasłanych. No ostatnio prezes właściciel Skoków de facto śmiał się z niego. To zachowanie pana senatora Bierackiego w mojej ocenie było to skandaliczne, to mało powiedziane, chociaż granica się przesuwa. Pan Bierecki stworzył system takiej parabankowości, a pan Kwaśniak chciał to objąć nadzorem. Został postawiony mu zarzuty, że objął to nadzorem za późno. I został pałką, że tak powiem, pobity tak, że został cudem przeżył. Został przed swoim domem w 2013 albo 2014 roku pobity tak, że cudem przeżył. A za PiS-u został zatrzymany, przewieziony z Warszawy do Szczecina za to, że chciał objąć Skoki nadzorem KNF-u, czyli nadzorem finansowym, którym wszystkie instytucje, które udzielają pożyczek, powinny być objęte. A proszę powiedzieć, bo mówimy tutaj o różnych sprawach. Mamy i oszustwa przy delegacjach z Europarlamentu i oszukane prace magisterskie, mamy prokuraturę w służbie władzy, partii rządzącej, mamy fikcyjne zarzuty, fikcyjne oskarżenia, prześladowanie przyzwoitych ludzi i przeciwników politycznych, albo jedno
I drugie, a mamy jeszcze puenta tego wszystkiego, wielka sieć handlu z ludźmi, handlu przerzutu ludzi, handlu wizami. To proszę powiedzieć, czym dla pana jest cały ten PiS i ta cała władza? Podsumował to pan w mojej ocenie bardzo dobrze. To znaczy, no, trudno nie zauważyć, co stało się z Polską. Czy to jest gang? Czy to jest władza, czy to jest gang? Uważam, że PiS funkcjonuje w taki sposób, w jaki funkcjonuje to, co Kaczyński nazwał w latach 90. układem. Znaczy, to mamy układ. Proszę popatrzeć na to, co dzisiaj wybuchło. Wawrzyk, afera Wawrzyka. Gdzie jest Wawrzyk? Czy on może się do tego odnieść? Czemu jego szef, pan minister Rau, tak się chyba nazywa, MSZ-u nie Wawrzyk się. Wie lepiej, żeby przeżyć, to lepiej się nie odzywać. To się nazywa omerta, co pan mówi, czyli zmowa milczenia. To są wszystko mafijne rzeczy. W normalnym państwie, gdyby to były Stany Zjednoczone, gdyby to była Francja, gdyby to były Niemcy, gdyby to była Australia i tak, gdyby to była Japonia, w Japonii pewnie by seppuku popełnił dawno sprawca tego. Natomiast w normalnym kraju opinia publiczna skutecznie domagałaby się wyjaśnień. Wie pan, ktoś podał dzisiaj, chyba pani Marta Szostkiewicz na Twitterze podała przykład, był szef MSW w Wielkiej Brytanii, nazywał się David Blunkett, był niewidomy i któregoś dnia zadzwonił do Immigration Service, czyli de facto podwładnych, z pytaniem, czy wiadomo już, co z wizą dla opiekunki jego dziecka. Nie złamał prawa, prawda? Samo pytanie wystarczyło, żeby gościa zdymisjonować, skasować jego karierę. Standardy tego, co się nazywa etyką, zupełnie się przesunęły. Wie pan, jak pracowałem jako prezes zarządu PKP, domagaliśmy się. Był kodeks etyki, były takie rzeczy, które nawet wydawały się trochę, powiedziałbym, może czasami trochę sztuczne, czasami trochę śmieszne. Jak była prywatyzacja, zapraszaliśmy kolegów z CBA, panów z CBA, żeby zrobili nam szkolenie, jak się bronić przed tym, żeby nas ktoś nie posądził o coś. To pan ma problem z odpowiedzialnością. Organizowaliśmy, mówię, wszystko było transparentne, wszystko było publikowane. Zrobiliśmy prywatyzację, krytykowana prywatyzacja PKP Energetyki. Kilka dni po prywatyzacji Biała Księga, wszystkie szczegóły dotyczące transakcji. Przecież gdyby było inaczej, ja miałbym zarzuty. Ja nie mam zarzutów za prywatyzację, tylko za nacjonalizację, czyli za zakup przez polskiego czempiona PKP Cargo spółki AWT w Czechach, która miała licencję na 8 krajów na południe Europy, żeby stworzyć międzymorze, co jest zresztą ideą PiS-u. Gdyby nie ma żadnego aktu oskarżenia oprócz tego jednego biletu, jazdy bez ważnego biletu, dla kogokolwiek, kto pracował ze mną przez 8 lat w PKP, a są akty oskarżenia i wyroki dla osób, które zarządzają dzisiaj, nie zarządzały w czasach PiS, zarządzają dzisiaj. Prawiczy, prawdziwe pytanie w prawdziwym referendum w Polsce wyborczym brzmiałoby, czy chcesz, żeby dalej Polską rządził gang? Myślę, że tak to powinno wyglądać. To znaczy to, co standardy, no po co PiS zawłaszczył praworządność, po co wyrzucił porządnych ludzi oddanych swojej sprawie, jak pani prokurator Wrzosek, pan sędzia Tuleja, po co ich pozbawił możliwości wykonywania pracy, szykanował, wysyłał na zsyłki. No po to właśnie, żeby chronić swoich, żeby Wawrzyk został ukarany przez to, że go wyrzucą z list wyborczych PiS-u, a nie w taki sposób, że go po prostu o 6 rano zamkną, jak powinni tego rodzaju zawodników traktować. Natomiast o 6 rano przyjdą po Wojciecha Kwaśniaka i przyjdą po osoby, po moich kolegów z zarządu PKP Cargo, którzy robili tak naprawdę to, co Morawiecki opisał później w strategii odpowiedzialnego rozwoju jako coś pożądanego, bo mówił, że polskie przedsiębiorstwa powinny, czempiony polskie, powinny przejmować firmy za granicą. Moi koledzy to zrobili, dostali za to zarzuty i 8 lat czyli pan zarzuty. Politykę pisowską zrealizował za wcześnie. Tak, znaczy dokładnie tak było. Znaczy, my realizowaliśmy w wielu obszarach, na pewno w zakresie walki z nieprawidłowościami w PKP. Ja mogę podać przykład. Osoby, które usunąłem ze stanowisk w niektórych spółkach grupy PKP, jest jedna taka szczególna osoba, za nieprawidłowości. Ona w styczniu 2016 roku wróciła do PKP i cały czas jest na ważnym stanowisku. Kupiliśmy czeską spółkę AWT, jedyną, którą można było kupić naokoło Polski, AWT, PKP Cargo.
Wówczas po tej transakcji PKP Cargo było warte 5 miliardów, dzisiaj jest warte 500 milionów, czyli 10% tego, co było w sytuacji 50% inflacji, a szefem PKP Cargo jest gość skazany za korupcję pół roku temu. No takie mamy, taką mamy rzeczywistość. Panie profesorze, serdecznie dziękuję panu za rozmowę. No to już wiemy, po co głosujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję.